Wiem, że ja mam ją pod X, nie? Ej, co ja tu miałem? Jakąś czerwoną plamkę? Nie. Dobra, patrzcie to, jaki profesjonal gamer. No, umiecie tak, umiecie, no. Co jest drugi? Siema, ogólnie dzisiaj gramy w Minecrafta. Co ja, na tym kanale to się nie zdarza, co nie? No cóż. A jednak, dzisiaj gramy w Harry Potter mapa od... Czekajcie, zaraz wam tu dam screena. Od sernik bez laktozy. Tu macie screena tej mapki, gdzieś tu, o. Czekajcie, gdzieś tu będziecie mieli, no. Albo gdzieś w rogu, nie wiem, możecie sobie poszukać go, nie wiem, gdzie ja go dam. O, okej. Autorzy. Kasar, Zywyr, Barankowa Masakra. Tak, to jest jego nick. Czy ja wyglądam na lisa? Info. Podaję info. Jest to mapa komediowa i nie ma na celu nikogo urazić. Cała historia zawarta w mapie jest fikcyjna i absolutnie bez sensu. Mapa powstała w 72 godziny i zajęła pierwsze #1 miejsce na konkursie JEGS 2023 Spearing Map Jam. Tematy przewodnie jamy użyte w mapie. Magia niespodziewane. Mamy nadzieję, że Ci się spodoba. Miłej zabawy. Dziękuję. Start i tu wyjście. To klikamy start. I uwaga. Czekajcie, narrator. Jest Hudgward. Jest prest. Prestiżową szkołą czarowników, oferująca świetnie wyposażone magicznie laboratoria, kompetentnych nauczycieli i doskonałe środowisko do nauki. Po ukończeniu tej szkoły studenci mają zapewnioną świetną przyszłość. Jest to możliwe tylko i wyłącznie dlatego, że uczniowie Hudgward mają jedną wspólną cechę. Są cholernie bogaci. Niestety, to nie tutaj odbędzie się nasza historia. To jest biedoszkoła. Magiczna szkoła dla tych, których nie stać na Hudgward. Nieziemskiego czesanego w Hudgwardzie. I no, skończy. Co to? Dobra. Niestety. Szkoda, widzisz, że Harry Potter nazywa czarodzieja. Dobra. Trzeba ziomki, to na. Dobra. Marian. Przepraszam, co powiedziałeś, czy muszę ciebie stąd wyrzucić? Stwórz całkowicie poważną, potężną, błyskotliwą miksturę wspaniałego niszczącego. Wszystkie składniki znajdziecie w mojej sali, tylko ostrzegam, są niebezpieczne. Co to jest? Stwórz potkę używając rzeczy z tej klasy. Otwieraj rozporek, dawaj siku. Nie no, żartuję. Co wy tacy sztywni? O, tu jakieś gargulce są w ogóle. Okej, gdzie ty masz tą swoją głupią szafkę? Powiedz mi. Tu nic nie ma. Wyskakuj. O! Puszka. Mogę tu to wrzucić. Mordo, ja właśnie tu puszkę wrzuciłem. Okej, a to też mogę? Nie, ale tu mamy mysz, a nie, to jest szczur. I cyk, szczur wrzucony, a tu była jego nora. Fajnie zrobiona to nora.
Wy klauny niczego tu nie macie? Uuu, jest. Cóż to jest za pyszność? Jakaś czekolada? Klapek. Czy naprawdę taki... Już skończyłeś? Sprawdźmy to. O, w mordę, to serio pachnie dobrze. Niesamowity kolor. Przecudny zapach. Ta konsystencja jest idealna. I ten smak. Przekoza! Okej. Gdzie te małe zwyrole uciekły? Dobra, nieważne. Pójdźmy na przerwę. Na pewno mamy jeszcze tę koretę. A, kto by się tego spodziewał? Tak, gdzie jest? To jestem ja. Jak to jestem ja? What the fuck, bro? O nie. O tak. Wy jesteście tak. Studenci z Hogwarts. Tak. Mam tak. A teraz wyciągnij swoją różdżkę. Musimy trochę poszpanować. Czekaj, jest to turowy system walki. Spróbuj zgadnąć, jakie zaklęcie rzuci przeciwnik i pokonaj je swoim. Naciśnij kół, aby rzucić zaklęcie. Dobra, najpierw rzućmy to. Posmakuj naszej ostatecznej mocy. Kula! Ognia! Eswin L. Lamo UW 11. Nie! Dobra. Siła, tarcza. Posmakuj naszej ostatecznej mocy. Kula ognia. Eswin L. Lamo UW 11. Nie! What the fuck, bro? Przecież to jest tarcza, no. No to woda, mordo. Siki. Posmakuj naszej ostatecznej mocy. Kula ognia! No jest z tobą! Dobra. Tak jak oni to, to teraz będzie to, to trzeba to! Bądź świadkiem naszej ogromnej siły. Lodowa włócznia! Eswin LMO 11. To trzeba w takim razie. Tutaj trzeba wodę. Ha, bo oni się świecą, co oni będą wykonywać. Dobra. Teraz do lodu chyba ziemia, nie? Bratku, ale jestem cool. No okej, oni teraz będą mieli ziemię. To siły chyba... To siłę użyjemy. Przekonaj się, że jesteśmy lepsi! Blok Dirta! Ej, ale to jest takie S. I teraz co trzeba? Teraz trzeba tarczę. To świat naszej mocy! Błyskawica! Okej, teraz wyro. To trzeba ogień. Rozumiem, że nie... Uderzająca tarcza! Bratku, bratki... Eswin L. Lamo UW 11. Nie! Zwycięstwo. O, łatwo z wami, szczury. Okej, i co my to... Czyli trzeba iść do kolejnej klasy. Zapalniczka, dawaj mnie ją, jak ją wziąć. Nie da się. Okej, czyli trzeba tam jednak iść. No i gdzie teraz?
Coś w takim razie pod obrazami musi kryć. Gówno, nic się nie kryje. No aha, przed chwilą tu wlazłem i nic się nie stało. Co to? Voldemort? Nauczyciel. To nasza pierwsza lekcja. Będę was uczyć zaklęć. Niech się przyznawię. Jestem Bogdan Niewyszyński. Dzisiaj pokażę wam parę podstawowych zaklęć, więc słuchajcie uważnie i nie przeszkadzajcie. Zrozumiano? Dobra, więc zacznijmy od ultra. Mówiłem, kurde, nie przeszkadzać mi! Przepraszam, nauczyciel. Nie wybaczył ci. Leć przez tworza. Welp już po nim. Na czym to ja? Zacznijmy od ultraboskie upadek wysokiej jakości zniszczenia. Możesz znaleźć tę różdżkę gdzieś w mojej klasie. Dobra, stara pało. Oddawaj to. Świetnie, znalazłeś pierwszą różdżkę. Teraz pokażę ci, jak ją użyć. Ale zanim to nastąpi, potrzebujemy celu do ćwiczeń. Wyczaruję teraz lek na mądrość. Och, nie udało się, ale spójrz na te identyczne skrzynki, różniące się od siebie jedną rzeczą, wiesz jaką? Podłogą! Aby użyć tego niesamowitego zaklęcia, skrzynki muszą być na brązowej, glazurowanej terakocie. Przetestujmy to. Rzucam teraz zaklęcie na te dwie skrzynie. Widzicie? Zgodnie z planem. To jest zbyt nudne, by czekać, aż sami odnajdziecie wszystkie różdżki, więc zrobię to za was. Następne zaklęcie to Super Pingwini Poślizg. To zaklęcie jest w stanie popchnąć skrzynkę, aż do zetknięcia się ze ścianą lub inną skrzynką. Proszę spojrzeć na ten przykład. To moje ulubione zaklęcie, mogę go używać cały czas. A ostatnie zaklęcie, którego was nauczę, to przekomplikowany, niesamowity zatrzymywacz upływu czasu. Wydaje mi się, że nazwa mówi sama za siebie, ale dla pewności spójrzcie na przykład. Zatrzymywać czasu. Cóż za wspaniały wynalazek. Dobra, to wszystko na dziś. To śmie mi ponownie przerwać. Nie pozwolę tym razem. Nadciągam. Sorry za cringe. Tak mi się głos ułożył. Nie, tak to nie miało wyglądać. O kurczę. Bogdan. Czy jak ty tam miałeś? A, tu jest trumna dla niego. No i tam się korytarz otworzył. Dlaczego ja samym double clickiem robiłem przed chwilą 10 CPS-ów? Ale nieważne. Psst. Podejdź bliżej. Nie bój się. Czyżby to szafko mord? What the fuck, bro? Siema, jestem Josh. Musisz mi w czymś pomóc. Nikt nie chce czytać moich książek. Wszyscy czytają książki od Ashley. Pomóż mi, a dostaniesz coś ode mnie. Znajdź zapalniczkę w pokoju do zaklęć i spal czerwoną biblioteczkę. W końcu będą czytać moje książki. No idź to zrób, czasu nie mam. Zamknij mordeczkę. Poza tym czym ty mówisz? Ha, bo ja mam tu jednak kamerę pod V. Jestem inny. A ja zawsze myślałem, że ja mam ją pod X, nie?
Ej, co ja tu miałem? Jakąś czerwoną plamkę? Nie. Dobra, patrzcie to, jaki profesjonal gamer. No, umiecie tak, umiecie, no... Co jest drugą rękę? Jaką czerwoną? Nie ma tu czerwonej, idioto, biblioteczki. Czy ja ślepy jestem? No mam tą zapalniczkę. Aha. No jakbyś mógł. Byś mógł się... ogólnie to tak, jestem. Ono tu było, to biblioteczka, ja tamtą chciałem spalić. Ogólnie to... ona nam pisała coś takiego. Czekaj. I teraz nawet z narracją. Czekaj. Czekaj. Naprawdę chcesz mnie spalić? Wiem, kto cię tu sprowadził. To Josh. On zawsze jest zazdrosny. Pewnie powiedział, że ci coś da, jak mnie podpalisz. On kłamie. Nic ci nie da. Wiesz co? Byś go spal zamiast mnie. Tak. Ta szuja dostanie za swoje, żeby nie kozaczyć, palol. Okej, idziemy Josha spalić, jednak. Josh, chodź tutaj. To się nagrało, tak? Tak? Mam nadzieję. Dobra, to... Nie ma... Och, znowu to samo. Och, proszę, aby każdy uczeń poszedł do pokoju B217. Czeka na was te sprawdzające z pierwszej lekcji. Ja wchodził, że mieliście dopiero pierwszą lekcję. No ale macie przyjść i ustawić się w kolejce. Pijany dyrektor. Gratulacje! Boże! Ja nie mogę być tu! Ja muszę być pierwszy w kolejce! No kurka, ile można czekać? Szybkość! Później się najmin! Sprawa jazdy! Ej morto, mam pomysł, poczekaj tu! A? Ty, fajny pomysł. Nie ma za co. Jo. Jesteśmy w czarnej dupce. Twoim zadaniem jest przesunąć szare bloki do czerwonego. Jeśli masz... Tak będzie lepiej. Siema uczniowie, wasz rok szkolny dobiegł końca. Nie jesteś w nas, by utrzymać was dłużej w tej szkole. Więc wasz koniec, lol. Dziękujemy za waszą determinację i cierpliwość. No, więc... Będą ha!
Wypierniczoć! Rozumiem, stary, nie krępuj się. Głuchyń to ja nie, bo jestem w czarnej. Na tą mapkę wejdźmy jeszcze raz. Ogólnie tak, strzelcie subika z dzwonkiem, jeśli się podobało, oraz nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Ogólnie tak, mapka Harry Potter od sernik bez laktozy. Elfa była to tak, zostaje zaproszony do magicznej szkoły dla czarodziei. Czeka na ciebie ogromna ilość magii oraz lekcji, na których nauczysz się, jak zostać prawdziwym czarnoksiężnikiem i jednocześnie nie zbankrutować. 55 diaksów. Ogólnie możecie dać diaksa. Nie wiem czemu to jest tutaj jest. A dobra, bo tu jest takie z tego zdjęcie. Okej. A ogólnie mapa jest na 1.19.4. Pobrania, no dużo pobrań. Jak chcecie, żebyśmy jakąś mapkę taką chillową sobie przeszli, to... nie wiem, to napiszcie jaką, oprócz Unfair. Od razu mówię, Unfair mapki tylko na live'ach. Bo na odcinkach nerwy puszczą, żyłka pęknie i wylecę w powietrze, nie? A ogólnie to jeszcze tu mam jakąś mapkę? City? Nie. Daydream? Nie wiem. Urbex to chyba... A, to sobie grałem w tą mapkę. Noc w lesie to też sobie w tą mapkę grałem. Nie ogarniesz. Jaj, co też to grałem? Unfair Maps. Ja z tego nagrywałem. Ja jak wam to wrzucę, to ja... Nie, ja tego nie mogę wam wrzucić, sorry. Oj, sorry, ja wam tego nie mogę wrzucić. To właśnie ogrywaliśmy też. No dobra, ogólnie to tak, kończę. Jeśli się spodobało, strzelcie subika oraz łapkę w górę. To was nic nie kosztuje, mi pomaga, jak to standardowy youtuber, muszę rzucić o łapki, bo dla mnie to robi wiele, dużo motywacji do tego, żeby wam nagrywać. A ja tracę subskrypcję, więc przydałoby się zasubskrybować Mordko, nie? Mhm. Nie, no nie, róbcie co chcecie ogólnie i siema.